Halo, cześć, witajcie, z tej strony Dozo z waszym ulubionym Dead Cells, The Bats i DLC. Oczywiście lecimy dalej. Ostatnio ten gigant mnie delikatnie zdziwił. O, wow, Cursed Sword. Oczywiście bierzemy na początek. I co? I troszeczkę sobie na jego temat tam poczytałem generalnie. I już nie pamiętam, powinienem zajrzeć w ogóle przed odcinkiem. Czy na tamtym ranie mieliśmy kupioną taką mutację, która się zowie Dead Inside. Ona zwiększa nam poziom życia o 50%. I nie wiem, czy ja miałem tam 8000 hapsa? Chyba jakoś tak. W każdym razie potem sobie jeszcze raz poszedłem na tego giganta i miałem 16000 hapsa, jeżeli dobrze pamiętam. To jest naprawdę stałem. I słuchajcie, stało się dokładnie to samo. Ściął mnie po prostu na... O, serio? Ściął mnie po prostu na te kurde strzały z tej piąchy. No i generalnie chyba tendencja będzie taka, że będzie trzeba zabrać albo flashing fansy na niego, te wachlarze, i tymi wachlarzami odbijać te pociski, albo tarcze. Więc zobaczymy przed walką z tym gigantem, czy uda nam się zdobyć po prostu flashing fansy. Jeżeli się nie uda, to wykupię tarczę u kolekcjonera i pójdziemy sobie na niego z tarczą. To wszystko. I kurde, myślę, że typa rozwalimy. W ogóle dowiedziałem się, że żeby zdobyć piątego boss Celsa, to właśnie jego trzeba zabić, a nie The Hand of the King. A ja cały czas myślałem, że The Hand of the King, kurde, lasery głupie, w beznadziejne miejsce wpakowałem. Dobra, ale się opłacało, dzień dobry. Paraz mu nie dostaliśmy. Halo. Elektrycznym biczem tutaj będziemy smagać naszych przeciwników, myślę, przez dłuższy okres. Naprawdę jestem zakochany w tym elektrycznym biczu, no, to jest tak świetna broń. Autentycznie chyba stała się jedną z moich ulubionych. Wypadł kepsik, ale właśnie, chciałem go sobie zostawić, jak dostanę marazm. Oczywiście stało się to pół sekundy później, jak o tym pomyślałem. Więc w sumie spoko, teraz mogę się wychilać tym kepsikiem. Jesteśmy właściwie na Cito. No dobrze. 30 przeciwników, ale się ukrył skubany, nie widziałem go w ogóle. 30 przeciwników nadal mamy szansę zabić, więc zróbmy to. To są dodatkowe ogniwa. Swoją drogą odblokowałem, że 75% broni, które będziemy dostawać, będzie już na poziomie S. Więc no coraz częściej tą S-kę będziemy widywać, co jest bardzo dobrą wiadomością. Dobra, promenadę mówię, więzienie mamy już obcykane. W ogóle postaram się mniej mówić, żeby odcinek był jeszcze krótszy. Potnę go oczywiście w Black Magic Resolve. To jest taki darmowy program do montowania, no, nie będę inwestował, wiecie, nie wiadomo jakich pieniędzy w Photoshopa na razie. Nie Photoshopa, tylko Adobe coś tam. Bo na razie ten Resolve, myślę, wystarczy mi do nauki. Nie zabiliśmy 30 bez straty zdrowia, to niestety taki boloks, ale na luzie, myślę. Także to potnę i myślę, że odcinek będzie jeszcze krótszy, także w ogóle fantastycznie. Mam nadzieję, że się będzie podobało. Tymczasem zastanawiam się nad mutacją i wydaje mi się, że kombinacja z tym biczem jest naprawdę spoko przed drugim bossem, przed gigantem. Przed gigantem, myślę, zmienimy sobie mutacje na inne. Wtedy będzie zdecydowanie lepiej go się tłukło. W ogóle jeszcze zacząłem mówić na temat tego Black Magic Resolve, tego programu do montowania. Jak się okazało, to nie temperatura była problemem przy tym renderowaniu, co wam kiedyś mówiłem w poprzednich odcinkach. Okazało się, że w ogóle dużo ludzi ma ten problem, że po prostu wiesza się na losowej klatce ten program i postanawia, że dalej nie renderuje, wywala błąd i dziękuję, do widzenia. I generalnie tam jest taki trik, żeby zmniejszyć szybkość renderowania w tym programie do tam 10 klatek na sekundę. Że wiecie, taki godzinny film się wtedy będzie renderował nie godzinę, tak jak teraz u mnie się renderuje, tylko 10 godzin. To w ogóle bez szans u mnie, nie? 60 przeciwników jest załatwionych bez straty zdrowia, brawo Dozo. Coraz lepiej ci idzie tutaj.
Więc co? Więc ogólnie jestem zadowolony z zakupu tego wiatraku i tak czy siak temperatura 90 stopni musiała zostać przeze mnie rozwiązana, ten problem tej temperatury. Więc absolutnie zakupu nie żałuję. Niemniej jednak, no, kurde, zastanawiam się, czy właśnie na tego Adobe Premiere coś tam tego... O Jezu, serio? Dostałem... nie przeskoczyć. Ale wiecie, no... jakby nie jestem do końca przekonany, bo teraz wiem chyba, że jest jakiś program subskrypcji u nich, że się po prostu co miesiąc płaci jakąś kwotę. Nie orientowałem się ile, ale jestem... może nie z tego pokolenia, ale z tego grona osób, które sądzi, że... pewnie totalnie niesłusznie, że właśnie za tego Adobe Premiere trzeba zapłacić 600 czy tam 1000 czy nie wiadomo ile. No wiecie, no to jest już spory wydatek. Muszę tutaj otworzyć sobie to, dokładnie tak. Chciałbym to zamienić, dokładnie tak. Fantastycznie, dziękuję. Więc no nie chcę po prostu tego robić na razie. Nawet jak ta subskrypcja, nie wiem, powiedzmy 100 miesięcznie by kosztowała. Ja na razie na YouTubie nie zarabiam. Więc bardzo chciałbym po prostu zacząć móc montować w jakimś porządniejszym programie. Natomiast jeszcze nawet nie ogarniam tego Blackmagic Resolve, więc na razie, wiecie, edukuję się, ogarniam, co w ogóle jest możliwe w tych programach. I wydaje mi się, że ten problem crashowania od czasu do czasu, bo na szczęście udaje mi się wyrenderować te filmy za drugim razem, więc ten program nie jest aż tak bolesny i myślę, że na razie sobie z nim poradzę. Druga sprawa, że właśnie to, o czym wspomniałem, że pewnie tego Adobe Premiere nawet bym nie wykorzystał w 100%, więc no nie ma powodu, żebym za niego płacił i żebym się w nim bawił już. Natomiast bardzo bym chciał oczywiście przeskoczyć na coś lepszego i wiecie, więc myślę, że gdzieś tam jak ten mój YouTube złapie gripa takiego, wiecie, chwyci, to będę się zastanawiał nad tymi innymi opcjami. Na razie pozostaję przy Blackmagic Resolve i wcale nie narzekam, tak jak mówię. Problem jest tylko czasami z renderami. Patrz, jaki frajer, skacze sobie, a jednak nie, już za długo nie poskakał. Został zjedzony przez rosiczkę. Jaka szkoda, bardzo żałuję. Generalnie poziom już kończymy. Idzie naprawdę nieźle, 100 przeciwników widzicie bez straty zdrowia. Nie no, naprawdę ten bicz na ten poziom jest genialny. I na ten The Moras of the Banished, to jest złoto, po prostu... no uwielbiam tę broń w tym dodatku. Jest genialna. Nie dość, że szybko atakuje ten bicz, to jeszcze zadaje naprawdę porządne obrażenia. Bo są to obrażenia na poziomie 2200, podczas gdy nasmarowany miecz bez krytycznych zadaje 1500, a na krytycznych zadaje tyle co elektryczny miecz. I atakuje trochę wolniej od elektrycznego bicza. No w ogóle, wiecie, zasięgowo, kilku przeciwników, to boski item, naprawdę boski. Uwielbiam go, oddałbym za niego życie. Oczywiście w Dead Cells XD. Także tutaj już mamy The Moras of the Banish odkryte. Tylko że i tak będziemy szli na więzienną czeluść, żeby wyrwać jeszcze jeden zwój, bo zwoje są bardzo ważne, czym się przekonaliśmy w ostatnim odcinku. Tu jeszcze zwój, tam jeszcze pułapka, kurde bele, jeszcze trochę do zwiedzenia, także zajmuję się tym. Proszę bardzo, wnyki. Wnyki z dwoma survivalami, bardzo dobrze. Tam jest tepek, czy tepeka mogę gdzieś użyć? Tu mogę go użyć, będzie w sumie szybciej do tego zwoju. Oczywiście bierzemy brutalność, jeszcze ta kombinacja oczywiście nam zwiększa obrażenia po zabiciu przeciwnika, ale no tak czy siak bicz by tutaj robił robotę, niewątpliwie. Szczególnie wiecie z tymi grzybolami małymi, które nie dość, że się zamykają w sobie, to często występują w skupiskach po 2-3 z tymi większymi grzybolami. I je się po prostu bardzo łatwo ścina, bo nie mają za dużo hapsa, a nie ma czegoś takiego, że ten większy grzybol rzuci we mnie tym małym grzybem, zanim ja go zdążę zabić i tak dalej. Także... subcio. Naprawdę subcio. Dobra, czy coś jeszcze? No tutaj niby mamy tego Dasha. Zastanawiam się, czy po niego iść. No, pójdę. O, pieniądze dają, to co, nie wezmę? No wezmę, no. Żadnego flakonu nie zużyliśmy. Nawet tutaj kepsika, ale niestety zarażony marazmem. To mnie nie jara. Aż tak. Light speed, zastanawiam się, potężny granat czy light, nie no, potężny granat, mimo że nie ma dwóch brutalności, to jednak wolę granat na następny poziom. No i dobra, więzienna czeluść, przeklęta skrzynka, zwój,
Będzie 13 nasza brutalność, że bardzo ładnie. Tutaj możemy sobie broń wymienić na ostrze zabójcy, ale ten ma dwie brutalności, ja i tak z tej pierwszej broni nie korzystam, więc rybka. Wstawiam. O i właśnie, przy kolekcjonerze możemy sobie odblokować takie rzeczy jak właśnie tutaj ten taniec ostrzy, wypaczona moc, wampiry, aczkolwiek one nie są za bardzo dobre na giganta. Natomiast na giganta kozackie jest co? Kozacka będzie ta tarcza przede wszystkim, bo to tarcza. Więc może walę już w nią ogniwa, odpowiednią ilość. Dokładnie tak. I jeszcze jedna rzecz. Mianowicie pułapki. Pułapki są na górze, więc od razu je przewinąłem. Ciężką wieżyczkę. Ja myślałem, że ona jest na brutalności, ona jest niestety na taktyce. No tak, to jest problem. Okej. Okay. To tutaj nie zwróciłem uwagi, niemniej jednak no tą ciężką wieżyczkę fajnie by było odblokować, bo zawsze ją możemy dostać z przeklętej skrzynki i będzie po prostu bezbarwna i przyjmie po prostu kolor naszej brutalności, wtedy będzie bardzo mocna. Tymczasem mutacja, którą mutację? Myślę, że Soldier Resistance, bo nam podnosi HP, tam you can only be infected by the malaise every 1.2 seconds, więc to wydaje mi się całkiem spoko na razie, a potem weźmiemy sobie tego martwego w środku, Dead Inside, zupełnie jak ja w świecie rzeczywistym i myślę, że będzie gicik. Dobra, otworzyłem skrzynkę, bierzemy brutalność i słuchajcie, potężny granat, bezbarwny, 3210 obrażeń, dwie brutalności, czego chcieć więcej? Także fantastycznie. Można chcieć natomiast tego, żeby nie zginąć generalnie, więc to by było całkiem sponio. Czterech przeciwników zostało tylko z klątwy. W odpowiednim momencie tutaj się zrzucić, tutaj na tego. Dziękuję bardzo. Skrzynka załatwiona. Teraz tylko trzeba się pilnować na poziomie dalej, żeby nie dostawać głupich obrażeń. Myślę, że bez problemu. Granat sobie daje radę. Jak widzicie, całkiem nieźle. No i na te młoty jest też elektryczny bicz zajebisty. Co prawda trzeba się przejmować troszeczkę tymi pociskami, ale tylko odrobinkę. Jak wypuszcza ptaszory, to nie jest to taki koszmar, jaki był przy innych broniach. Więc tak jak mówię, elektryczny bicz, jestem zakochany po prostu w tej broni. Na giganta co prawda nie będzie aż tak dobry, bo nie zadaje dużych obrażeń, takich wiecie, nagłych dużych obrażeń. Bo niestety tam przy gigancie taki granat na przykład jest fantastyczny. Bo to oko pokazuje się tylko przez krótki czas po zranieniu dłoni, więc to jest ważne, żeby to oko, o Jezu, serio, żeby to oko jak najszybciej, jak najbardziej zranić, więc bicz do tego nie jest aż tak dobry, mimo że ten DPS ma naprawdę moim zdaniem niezły. Zróbmy to tak, o właśnie, elegancko. Tutaj księżulek był, już go nie mam. Tu jest elitka. Elitkę zrobimy tak, że zrzucę sobie w ten sposób, zrzucę go tak i elegancko możemy go bić. Jeżeli ktoś ma więcej trochę hapsa, to niestety ten elektryczny bicz trochę odpada. Ale myślę, że to nie jest jakaś duża przeszkoda. Zabrakło mi tutaj granatu. Był niestety na cooldownie. Dobra. O, tam kolejny. No, czemu ten kryształ był przed elitarnym w ogóle? Widzicie, co tu się dzieje? Koszmar, po prostu koszmar. Okej, okay. Na szczęście sobie zdech. Krwawy miecz. Krwawy miecz jest lepszy. Bierzemy. Okej, okay. I przeszliśmy poziom i widzę, że są tu flashing fansy. Ja je wezmę, tak na wszelki wypadek. Na szczęście mają dwie brutalności, co prawda nie są na tak wysokim poziomie, jakby mogły być, ale mają bardzo fajne statystyki. 50% obrażeń, 20% krytycznych. Biorę. Ewentualnie na giganta jesteśmy załatwieni i ustawieni, jeżeli nie znajdzie się nic lepszego. Z przejścia na pradawne kanały, natomiast ono nas nie interesuje. Pojedziemy na The Moras of the Banished. Dokładnie tak. I witam na The Moras of the Banished. Tutaj oczywiście będzie nasz kochany kleszcz, którego serdecznie nienawidzę. Jakby zginął tak na zawsze, to bym się nie smucił generalnie. Dobra. Czekam na wnyki. Nie podchodzę w ogóle do niego bez wnyk. Właśnie, to był błąd. Serio. Trzeba się za ciebie ustawić. Ale fajnie skoczyłeś. O chłopie. Ale jesteś skoczny chłopiec. Dobra. W końcu. Wow, to nie było łatwe. Tak jak mówiłem, wziąłem tą mutację Dead Inside, czyli martwy w środeczku. Mamy troszeczkę więcej hapsa, przede wszystkim więcej możliwości otrzymania marazmu. To się szanuje.
to się liczy. Obok szacunku ludzi ulicy. Psik zarażony marazmem, niestety mnie nie jara, a szkoda, że, nie, że jest zarażony marazmem. Mamy przeklętą skrzynkę, wezmę ją. Wezmę ją, zaryzykuję. Jakby co, wiecie, że ja się nie poddaję. Wnyki na brutalności, o Jezus, jak fantastycznie. Znaczy szkoda, bo się nie przydadzą na giganta w żaden sposób. Ale kurde, wnyki na brutalności, czaicie to? Jakbym szedł na jakiegoś bossa innego, a nie na mametik na giganta, to te wnyki byłyby tak świetne. Cudo po prostu. Klątwa zdjęta, elegancko, bardzo łatwo, bezproblemowo. Tutaj jakaś elitka w wodzie sobie stoi. Nie wiem, co ty w wodzie tam robisz, kolego. Trzy brutalności kolejne. O Jezus, jak świetnie. W ogóle przefantastycznie. Powiem wam, idzie. Naprawdę, naprawdę elegancko. Można powiedzieć, że Dozo się nauczył w końcu grać w tę grę. To jest niesamowite. Kupuję oczywiście syrop, żeby marazm sobie zbić. Wydaje mi się to dobrą inwestycją. Na razie, z racji tego, że mieliśmy te parę punktów marazmu, to akurat 30% zeszło. Idealnie moim zdaniem. Za 40 tysięcy to jeszcze taka w miarę ludzka kwota. Słuchajcie, spotkałem patelnię na Esce, na ósemce. Ma 13 i ponad pół tysiąca obrażeń. W porównaniu do Flashing Fans, które mają tylko 9,6 na krytykach, gdzie... no nie bardzo się te krytyki w ogóle będą uaktywniać. Wydaje mi się, że wymienię te patelnie. Te Flashing Fansy i tak by na tego giganta nie były takie dobre, jeżeli chodzi o obrażenia, bo jeżeli one by rzeczywiście zostały do tego czasu, no to wiadomo, że damage by mocno spadł w porównaniu do wymagań. Także jeżeli nie dostanę Flashing Fansów później, no to będzie trzeba po prostu w tarczę zainwestować. I pytanie teraz, czy będę miał jakąś inną broń, czy na elektrycznym biczu zostanę z tarczą. To jest ciekawe. No ale to się pewnie okaże za niedługo. Tymczasem idziemy na Mamatik. W końcu z patelnią na Mamatik, bo byliśmy już z elektrycznym biczem, który ją po prostu pozamiatał. Zobaczymy, jak patelnia sobie poradzi. Też powinno być w miarę spoko. Kolejny kurde kleszczor. O, zginął sobie już. To ciekawe XD. Okej, kolejna brutalność, bardzo ładnie. No i dobra, 22 brutalności, ja pierdykam. To już naprawdę jest kawał obrażeń. Chodź tu, robaczku. Ten na hita w ogóle ściąga. Nie, elegancko. Tak można grać. Przeciwnicy? Jacy przeciwnicy? Nikogo tu nie widzę. No dobra, słuchajcie, skończyliśmy The Moras of the Banished. Wchodzimy na gniazdo. Idziemy do Mamatik. Teraz zobaczymy, jak ta Mamatik będzie teraz się zachowywała. O Jezus. Aż bym się zestanował. Upol ze mnie. 60 przeciwników udało nam się zabić. Elegancko. Tutaj raczej nic z tego nie wezmę. Dziękuję pięknie za 4K golda prawie. Mutacji na razie żadnej nie zmieniam, więc idziemy na Mamatik. Zobaczymy, jak pójdzie ten granat. W ogóle zauważyłem, kosmiczne obrażenia bije. 13 tysięcy prawie. Więc zobaczmy, jak to pójdzie. Siema mordo, mogę cię przewinąć? Nie mogę, szkoda. Siema mordo. O Jezus, jak ten elektryczny bicz siepa. Tylko, że już obrażenia dostałem. Dobra, napiję się na wszelki wypadek, ale głupio dostałem, bez sensu zupełnie. No ale dobra, zdarza się, nie? O, patelnia sobie lepiej radzi z Mamatik. Mimo wszystko, mimo że w wodzie to... no bije większe obrażenia z krytyków, to po prostu... to po prostu zaleta patelni. Dobra, elegancko. Siema mordo. Elegancko. Jezus, jak to pięknie schodzi. Dobra, zrobiłem błąd, bardzo wielki błąd. Znowu muszę użyć flakonu. Czemu nie uciekłem? Myślałem, że mogę ją zabić już. Dobra, bije o wiele większe obrażenia, ale zachowuje się jak rak i straciłem tyle zdrowia. Ja pierdzielę. No dobra, nie jest źle. Damy radę, spoko. Jakby... i nie ma innej opcji w ogóle. Granat piechoty, jakiś schemat, spoko. Giant Tick Outfit, spoko. Ja pierdzielę, dostałem po mordzie. Jestem głupi, zbyt pewny siebie byłem. No ale przy takich obrażeniach to nic dziwnego, moi drodzy, naprawdę. Dobra, widzicie, 75% już mamy na ten i będzie 80, elegancko. 80% na bronię zeską, to jest to. Giant Tick Outfit oddaję do kolekcjonera. I co? Wioska rybacka? Nie, idziemy na...
cmentarzysko, bo z cmentarzyska możemy dojść na giganta. Niestety giganta jeszcze ani razu nie pokonałem, dlatego nie mogę przejść właśnie z wioski rybackiej, a raczej z tego zapomnianego grobowca nie mogę przejść na giganta, bo normalnie tam ścieżka jest, tylko trzeba giganta... Co? Od kolców dostałem! O jacie. I bardzo nie chcę, no ale muszę. Flakon kolejny. To już mi jeden flakon zostaje. Bez jaj. O Jezus, jak te kolce głupio mnie zraniły. Ale dupy. Co to miało być w ogóle? Dobra, słuchajcie, damy radę. Nie ma innej opcji. Pieniądze mam na flakon, więc go kupię. Ale no nie ukrywam, że to było dosyć chamskie ze strony gry. Jakby już dostatecznie się chyba wycierpiałem na Mama Tik. Ale najwidoczniej nie. Gra uznała inaczej. Ale bzdura. Ja pierniczę. Nie no, bez jaj w ogóle. No ale dobra, powiedzmy, że te flakony zesrałem totalnie, także dobra, wracam po prostu na cmentarzysko. Zajmie mi to kolejne 20 minut, ale damy radę. Nie poddaję się, wiecie, że się nie poddaję. Never give up. Dobra, zaraz wracam. Znaczy, i tak tnę wszystko, więc nieważne. Uwaga, uwaga, wracamy. Generalnie już jestem tutaj na gigancie, jeszcze całego cmentarzyska, czy tam nekropolii, nie, cmentarzyska, to się cmentarzysko nazywa. Nie przeszedłem, ale już mogę wam zaprezentować, co mniej więcej tutaj jest. No elektryczny bicz na 9S jest, także on jest kozak w ogóle. Patelnia, siekacz cięgien, granat, wszystko oczywiście brutalność. Natomiast kiepsko stoję z tymi flakonami zdrowia. I z hajsem, bo już kupiłem nie flakon, a kupiłem to do marazmu, żeby sobie zdjąć marazm. O, 44 koła wydałem. Zobaczymy, czy w ogóle będę mógł kupić kolejną rzecz. Krwawy miecz. Krwawy miecz nie jest lepszy od patelni, wydaje mi się, na giganta. Potężny granat natomiast jest, tylko że on nie jest na esce i mnie to bardzo, bardzo boli. Siekacz cięgien w ogóle bezbarwny, więc na pewno go zostawiamy na giganta. Natomiast zastanawiam się, no dwa razy większe obrażenia zadaje. Nie. Jakby był na SC, to bym go wziął bez wahania. Natomiast nie jest na SC, więc sobie daruję. Przeklęta skrzynka oczywiście biorę, mam nadzieję, że nie zginę. To byłoby fajnie. Flashing Fancy. O, słuchajcie. To jest dobre. 15% damage'a więcej. 8S co prawda, a daje mi się, że to jest to. To są te Flashing Fancy, z którymi możemy pójść na giganta. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Kurde, mam nadzieję, że będę w stanie odbijać te jego pociski, że nie zmistajmuje ani nic. Bo się Nie no, żartujecie. No, siema. To znowu ja. Słuchajcie, idziemy po skrzynkę przeklętą. Jakby potrzebuję jej, bo trochę jestem do tyłu ze zwojami. Wiem, że na tym poziomie już mam do zabicia tylko trzech przeciwników. I jest to trochę słabe, ale wierzę, że dam radę, bo zostało tylko tutaj tych trzech i nigdzie na mapie już nie ma ani jednego przeciwnika, także będę musiał wejść do pieczary, sobie w pieczarze poradzić z pozostałymi siedmioma przeciwnikami. Zobaczmy. A to jeszcze elitka jest. Ja nie wiem, czy ja chcę do tej elitki podchodzić, wiecie? Tego jeszcze ściągniemy, ale tą elitkę sobie podaruję jednak. Bo wiecie, elitka. Elitka jak elitka, ale te cholerne lasery albo kryształki, albo cokolwiek ta elitka będzie miała i kurde, tak przez przypadek dostanę. Nie, dziękuję. Na pieczarze sobie poradzimy. A w ogóle co fajne, trafiły mi się dwa granaty ciężkie, znaczy potężne, jeden legendarny, więc on zostaje i ten drugi mi się pojawił i w ogóle zdziwko, bo mogę mieć i legendarny i taki zwykły obok siebie, więc dziwne. I w ogóle mam pawęż na brutalności, więc zostaje do giganta i kurde, mam nadzieję, że... No, że uda się go zabić w końcu, nie? Będzie fajnie. Co do flakonu, to tylko jeden ładunek jest zużyty, więc całkiem przyzwoicie, ponownie. Oczywiście musiałem sobie kupić jeden. Ale generalnie, no nie jest źle, nie jest źle. Do przodu. O, proszę, jak ładnie. Elegancko. Was w ten sam sposób załatwię. Mhm.
gargulce, o właśnie, fantastycznie. I drugi, halo? Ty, kolego. Nawet tak nie rób. Dobra, i jego się trochę boję, bo on może spuścić kryształki z sufitu. Znajdę sobie innego przeciwnika, którego na pewno zabiję bez straty zdrowia i nie będzie to ten. O Jezus. O Jezu. O Jezuniu słodki. O Jezuniu najsłodszy. Wiecie co, to nie jest mój dzień. Bo to jest to jest kolejny dzień, w którym siedzę ze 3 godziny i próbuję zrobić tą pieczarę. Jakby nie wiem, co jest nie tak ze mną. W sensie staram się grać ostrożnie, ale nie jestem ostrożny, kurde, no. To nie jest to nie moja krew. Moja krew jest szybka, wiecie. Gorąca. Jak Hiszpan. A ja tutaj muszę ostrożnie, więc dlatego mi tyle czasu schodzi. Kurde, no nie dam rady więcej, no po prostu 3 godziny siedzę nad tym i łupię w to. W sensie, no, nie narzekam, nie, generalnie, ale no na dzisiaj styknie, nie? Myślę, że odcinek możemy w ten sposób zamknąć, no. W następnym się tym gigantem zajmiemy. Skurczysyna na pewno muszę zabić, no nie przepuszczę gnojowi, nie? No nie przepuszczę. No nic, mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku i mam nadzieję, że zostawiłeś suba i łapkę w górę. No. To dzięki wielkie za oglądanie i dozo!